Cześć! Jestem przekonany, że praktycznie każdy z Was jest w stanie zwiększyć swoją atrakcyjność w naprawdę łatwy sposób. Dlatego też przygotowałem dla Was kilka genialnych w swojej prostocie zasad, które możecie od razu wprowadzić w życie, aby czuć się lepiej. A więc czym tak w ogóle jest atrakcyjność. W wielkim skrócie powiedziałbym, że jest to po prostu to, jak postrzegają nas inni, ale również to, jak postrzegamy samego siebie. Wielu mężczyzn stając przed lustrem i patrząc w swoje odbicie, wcale nie widzi tam atrakcyjnej osoby. Często wręcz przeciwnie. A z moją małą pomocą, kilkoma radami i Twoim małym wysiłkiem naprawdę jesteśmy w stanie to zmienić. I nie chodzi tutaj wcale o przypodobanie się płci przeciwnej, tylko bardziej o to, żeby czuć się dobrze z samym sobą, żeby iść przez życie z podniesioną głową i zwiększyć swoją pewność siebie. A poza tym nie jest wcale tajemnicą to, że atrakcyjni ludzie mają po prostu łatwiej w życiu. Są uznawani jako godni zaufania i często patrzy się na nich przychylnym okiem. Dlatego też sprawdź te zasady, które zaraz przedstawię, i wprowadź je w życie, po to, aby pracować nad lepszą wersją samego siebie. A jeśli podoba Ci się ten film i lubisz tego typu treści, to będę wdzięczny, jeśli wrzucisz pod nim lajka. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Będziesz mógł dzięki temu być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Punkt pierwszy: ubiór. Kanał o modzie, no a więc rozmawiamy o modzie. Ale w moich pozostałych filmach znajdziesz naprawdę wiele informacji na temat tego, jak zwiększyć swoją atrakcyjność za pomocą sposobu ubierania się. Tak jak zawsze powtarzam, budowanie swojego stylu to jest proces, to jest droga, którą. Musisz przejść, która trwa, i nie jest to tak, że z abstryknięciem palca nagle zaczniesz dobrze wyglądać, masz zbudowaną całą szafę i po prostu odnalazłeś swój styl. To trwa. Ale jest jedna rzecz bardzo prosta, którą możesz zrobić praktycznie od teraz: chodzi o prasowanie ubrań. Wiem, że wielu z nas. Nie lubi się z żelazkiem, że jeśli nie damy ubrań naszej żonie, naszej mamie czy dziewczynie, to po prostu będziemy chodzić w pogniecionych rzeczach. Ale prasowanie to jest prawdziwy game changer. Najlepiej sprawdź to na swoim własnym przypadku. Jednego dnia ubierz pogniecione ubrania, natomiast następnego zdecyduj się na te wyprasowane i zobacz, jak ogromną robi to różnicę. Tak jak zawsze powtarzam, nawet tańsze ubrania, ale wyprasowane, wyglądają dużo lepiej niż drogie, ale pogniecione. Jeśli nie jesteś w stanie pokonać swojej niechęci, nienawiści czy też lęku przed żelazkiem, to chociaż zainwestuj w parownicę. Jest to bardzo przyjemne urządzenie, które naprawdę w szybki i łatwy sposób pozbędzie się praktycznie wszystkich zagnieceń na Twoich ubraniach. Oczywiście nie będzie to idealnie, tak jak w przypadku żelazka, ale powiedziałbym, że wystarczająco, zwłaszcza na początku. Natomiast jeśli nawet najmniejsza myśl o prasowaniu powoduje, że robi ci się niedobrze, to chociaż powiedz rzeczy na wieszak i weź je ze sobą do łazienki podczas kąpieli. Może wydawać się to dziwnym pomysłem, ale uwierz mi, że działa. Ciepła para, która wytwarza się podczas kąpieli, czy to z prysznica, czy z wanny, spowoduje, że choć trochę zagniecenia na Twoich ubraniach powinny się poprawić. Może nie będzie to idealnie, ale hej, staram się pomóc. Punkt drugi, włosy. Jeśli ostatni raz zmieniałeś coś w swojej fryzurze co najmniej kilka lat temu, a idąc do fryzjera, nie pyta cię nawet jak ścinamy, bo wie, że odpowiedź będzie jak zawsze, to może pora coś zmienić. Uwierz mi, że dobrze dobrana fryzura naprawdę potrafi zrobić robotę. Więc zainwestuj w dobrej jakości Barbera. Przejdź się tam, gdzie znają się na tym, jak dobierać fryzurę do kształtu twarzy. Jeśli barber będzie dobry, to odpowiednio wymodeluje on twoje włosy, powie ci jak je układać tak, aby uwydatnić twoje atuty i ukryć niedoskonałości. Jeśli nie wierzysz mi, że to działa i tylko włosami jesteś w stanie zmienić kształt swojej twarzy, to przekonaj się sam i obejrzyj moje pierwsze filmy. Punkt trzeci: twarz. Mydło jest ok, ale nie oszukujmy się, nie jest to najwyższa półka jeśli chodzi o dbanie o swoją twarz. Choć jest to dobry początek, bo część z Was zapewne ogranicza się wyłącznie do ochlapania twarzy wodą z rana i jest to cały face care jaki wykonujecie. Przyznajcie to przez samym sobą, nie mówcie, że tak nie jest, ponieważ sam jakiś czas temu tak robiłem. Mm. Ale jeśli chodzi o dbanie o swoją twarz, to postaraj się zastosować jakieś kosmetyki, dorzuć jakiś krem nawilżający, poczytaj o dbaniu o swoją twarz, ponieważ dzięki temu będziesz wyglądał lepiej. Może nie zobaczysz efektu od razu, ale uwierz mi, że zdbaniem o twarz jest tak samo jak zdbaniem o samochód. Jeśli dbamy o auto, nakładamy wosk, myjemy je, trzymamy w garażu, chronimy przed deszczem, to za 10 lat będzie z nim wszystko ok. Natomiast jeśli samochód stoi cały czas na zewnątrz, jest wystawiony na wszelkie warunki atmosferyczne, nie dbamy o niego, zostawiamy brudnego, a spłuczego tylko i wyłącznie deszcz, to za ten czas na pewno wyjdzie na niego rdza. Tak samo jest z naszą twarzą. Punkt czwarty: ćwiczenia. Nie namawiam Cię oczywiście do tego, abyś został kulturystą, ale zapisz się na siłownię, poprzerzucaj trochę ciężarów i popracuj nad swoją kondycją. Jest to dla Ciebie za dużo, nie jesteś w stanie się na to zdecydować, to wybierz jakiś sport, który Cię interesuje: pływanie, bieganie, tenis, nawet rower. Wystarczy coś, co pozwoli Ci się trochę poruszać i być w dobrej formie. Natomiast jeśli nawet to jest dla ciebie za dużo, to poćwicz chociaż 10 minut dziennie w domu. Brzuszki, przysiady, pompki, Uwierz mi, że po kilku tygodniach takich ćwiczeń zobaczysz różnicę. Poświęć się i popracuj nad swoim własnym ciałem, dzięki czemu nie tylko ty będziesz czuł się lepiej i będziesz wyglądał lepiej, ale również ubrania, które na siebie zakładasz, będą wyglądały dużo lepiej. Większość ubrań jest szytych tak, aby pasowały na osoby w dość dobrej kondycji. Przecież nie chcesz, żeby polówka była opięta w brzuchu, a nie w ramionach. No i punkt piąty, czyli zapach. I mamy tutaj dwa rodzaje zapachu. Ten pierwszy to po prostu Twój zapach. Więc dbaj o swoją higienę, często bierz prysznic i korzystaj z dezodorantów. To, że sam nie czujesz od siebie nieprzyjemnego zapachu, nie znaczy wcale, że tak nie jest. Dlatego po prostu spytaj zaufane osoby wprost, czy ładnie od ciebie pachnie. Jeśli tak, to super, nie ma problemu. Natomiast jeśli nie, to po prostu zmień to. Myślisz, że nie zdarza się tak, że ludzie po prostu brzydko pachną? A jeździłeś kiedyś komunikacją miejską latem. No właśnie. I drugi rodzaj zapachu, czyli perfumy. Jeśli już ustaliliśmy, że po prostu ładnie od Ciebie pachnie, to wrzućmy Twój zapach na jeszcze wyższy poziom. Dobierz perfumy odpowiednie do swojego trybu życia. Jeśli często nosisz garnitur, to zainwestuj w jakiś dobry, poważny zapach. Natomiast jeśli chodzisz bardziej każualowo ubrany, to kup coś. Lżejszego. Idzie jesień. Zdecyduj się na, na głębsze, bogatsze, korzenne, drzewne, piżmowe nuty. Męskie i charakterystyczne. Takie, dzięki którym wyróżnisz się z tłumu i każdy, kto poczuje Twój zapach, będzie wiedział, że to Ty. No więc Panowie, czy nie są to proste kroki, które można wprowadzić w życie już od dzisiaj? Oczywiście, że są, ale wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od tego, czy chcesz zmienić swoje życie na lepsze i stać się po prostu lepszą wersją samego siebie. Stań przed lustrem i odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. To wszystko na dziś, dzięki, że tu ze mną jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia.